Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 12. Pełni Literatury. Poświęcimy ją dzisiaj Julianowi Przybosiowi, czyli wracamy do Juliana Przybosia, którego wiersz Do Ciebie o mnie czytaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o testamencie poety. Ale nie będzie to wiersz zatytułowany Testament, taki napisał Słowacki, tylko testament prawdziwy. Został on opublikowany w obszernych pismach rozproszonych poety, wydanych przed kilku laty, ponad 1000-stronicowych, i w ten sposób włączony w obręb jego dzieła. Włączony bardzo słusznie, bo jest to tekst szalenie literacki, który pozostawia po poecie smugę słonecznego światła, a jednocześnie opowiada o konfrontacji jego myśli, pragnień, uczuć z bardzo skomplikowaną i mało poetycką rzeczywistością życia. Serdecznie zapraszam. Pisz tak, aby każdy wiersz mógł być wierszem ostatnim. Tak Julian Przybosz zaczyna swoją książkę o Mickiewiczu. Zaczyna ją deklaracją wiary w ostateczność pisania, w największy ciężar gatunkowy i w to, że należy próbować nadać mu ten ciężar. Pamiętają Państwo, mówiliśmy o jego koncepcji poezji jako instancji ostatecznej, jako czegoś, co poddaje świat ocenie i mimo wszystko świat afirmuje. To są te wątki, które nadają pisaniu Juliana Przybosia, pisaniu poetyckiemu, ten wymiar testamentarny. On pisząc wiersze myślał o nich również jako o formie testamentu. Więc sam testament poety siłą rzeczy stawał się czymś w rodzaju utworu literackiego, utworu poetyckiego. Przybosz napisał go w 1965 roku, dokładnie 31 sierpnia, w momencie życia, w którym już bardzo zmagał się z poważną chorobą serca, więc czuł konieczność uregulowania swoich spraw i czuł potrzebę, która się jakoś kryje za pozostawianiem swojej ostatniej woli, potrzebę reżyserowania rzeczywistości, w tym ułamku, który dotyczy nas samych, który dotyczy jego samego. Główny tekst testamentu Juliana Przybosia składa się z trzech zdań. Wszystko, co mam i mieć będę, tak zwane prawa autorskie, przekazuję mojej żonie Danucie Kuli Przybosiowej. Chciałbym, żeby mnie nie grzebano, ale spalono. Prochy rozsiać na wiatr lub do Wisły. Julian Przybosz. Warszawa, 31 sierpnia 1965 rok. Tak miał wyglądać testament poety. Trzy zdania realizujące tą formułę najmniej słów. Nic zbędnego, nic estetycznego, całkowita odpowiedniość do sytuacji. Konkret, rodzaj może nawet pośpiechu i niechęci, z jaką ten tekst powstaje. Niechęci, którą możemy usłyszeć w tych zasadniczych zdaniach testamentu, bo przyznają Państwo, że to pierwsze zdanie dysponujące prawami autorskimi jest zdaniem konwencjonalnym, ale później już te dotyczące ciała poety są istotą tego tekstu. Chciałbym, żeby mnie nie grzebano, ale spalono. W 1965 roku dyspozycja kremacji była czymś bardzo szczególnym. O tym się zresztą za chwilę przekonamy. Przybosz bardzo daleko odchodził w niej od przyjętych zwyczajów, od, powiedziałbym nawet, polskiej kultury. Odchodził bynajmniej nie w stronę Zachodu i zwyczajów tam już przyjmowanych, wchodzących, ale mam wrażenie, odchodził bardzo w głąb historii, wręcz ku prehistorii, do epoki pochówków ciałopalnych. Myślę, że dyspozycja ta ma dwa źródła. Pierwsze, chyba mniej istotne,
To jest niechęć do państwowego pogrzebu, niechęć do ceremonii pogrzebowych. Więc spalenie, kremacja i rozsypanie prochów automatycznie te formy odmienia. Nie da się ich przeprowadzić w formach takich, na jakie Przybyś napatrzył się, będąc prominentnym przedstawicielem środowiska literackiego, patrząc, jak wyglądają pogrzeby jego przyjaciół, kolegów po piórze. To jest powód mniej istotny. Bardziej istotnym powodem jest pewnie głęboki związek Przybosia z naturą. On chciał połączyć się z nią w taki sposób, w sposób szybszy, bardziej bezpośredni niż poprzez rozkład ciała. Pamiętajmy, że to jest poeta, który co roku pisał wiersz Wiosna, kontemplował poetycką wiosnę, odznaczał obiegi ziemi wokół słońca. Był też poetą bardzo mocno związanym z ziemią dosłownie. Urodził się w Gwoźnicy Górnej, zaraz ta nazwa zresztą padnie, w chłopskiej rodzinie. W dzieciństwie pracował w gospodarstwie swoich rodziców i później w czasie wojny na krótko wrócił na wieś, zajmując się rolnictwem. To był poeta chłopski, chociaż nie miał w sobie nic z tego potocznie wyobrażanego przez nas chłopa. To był bardzo wyrafinowany intelektualista, błyskotliwy, niezwykle głęboko wnikający w problemy świata, o temperamencie filozoficznym. Oczywiście ja teraz mówię rzeczy, które zapowiedziałem jako nie mające nic wspólnego z wizją chłopa, a one akurat w mojej wizji chłopa na przykład absolutnie są takimi elementami tworzącymi etos człowieka, który istnieje blisko życia i blisko świata. Takim oglądzie stereotypowym tych elementów, umówmy się, nie ma. Przybyś je miał i miał jeszcze jedną rzecz, którą może trudno ująć. Aspekt niematerialności. We wspomnieniach podkreśla się drobną posturę tego poety, połączoną z ogromną żywością. Jeśli szukać analogii w świecie zwierząt, zbliżało Przybosia do ptaka. On zresztą sam o tym wiedział i sam to jakoś też poetycko wygrywał. Jest autorem tej słynnej frazy: kim jestem? Wygnańcem ptaków. On był wygnańcem ptaków i to pragnienie, aby ulecieć, aby jego prochy zostały rozsypane, aby zmieszały się ze światem, z ziemią, z wodą. W naszym przybosiowym odcinku wspomniałem też o szczególnym nastawieniu Przybosia jako poety awangardy, która oczywiście patrzy w przyszłość, natomiast nawiązuje do bardzo głębokiej przeszłości. Awangardy, dla której najbardziej awangardową sztuką są pierwsze wizerunki stworzone ludzką ręką w grotach Lascaux. Najbardziej awangardowym i najbliższym prawdy sztuki życia byłyby właśnie te pierwotne pomysły ludzi żyjących w prehistorii, aby palić ludzkie ciała, aby palić własne ciała, aby w ten sposób wracać do natury. To jest chyba też jedno ze źródeł tego pragnienia, tej dyspozycji. Natomiast pamiętajmy o tym, że to była Polska 1965. 20 lat po zakończeniu II wojny światowej dyspozycja, aby ciało zostało spalone i prochy były rozsypane, musiała kojarzyć się bardzo jednoznacznie i zupełnie inaczej niż powiedziałem teraz, próbując znaleźć źródła tego pragnienia. Musiała kojarzyć się oczywiście z ofiarami II wojny, z Holokaustem, ze zbrodniami hitlerowskimi. I nie była możliwa do zrealizowania. Z tego powodu testament Juliana Przybosia nie ma tylko trzech zdań. Ma zdań więcej, bo ma również aneks. Następnego dnia Julian Przybyś wraca do tego biura notarialnego i dopisuje dalszy ciąg testamentu. Dopisuje w zupełnie już innym stylu, z zupełnie innym nastawieniem i dalszy ciąg testamentu Juliana Przybosia brzmi w następujący sposób.
w kraju nie ma niestety dotychczas krematorium. Jeśli by więc moje ciało nie mogło zostać spopielone, niechże mnie pogrzebią w Gwoźnicy Górnej, na Patrii. Wzgórze, kolebka mojego wzroku. Jeśli na Patrii, poproszę, połóżcie na grobie taki napis. Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca. Mowo, niesłowną jasność, ocal. Julian Przyboś, 1 września 1965. A więc dzień po pierwszej redakcji testamentu, po tym trzyzdaniowym tekście, powstaje tekst następny, który wynika bezpośrednio z tego, że tamten tekst został zweryfikowany przez życie jako niemożliwy do wykonania. Poeta reżyseruje rzeczywistość, ale reżyseruje ją tylko w słowie. Nie jest w stanie zmienić uwarunkowań, w których żyje. Dzięki temu powstaje jednak tekst, który więcej mówi o Julianie Przybosiu niż trzyzdaniowy, pierwotny testament. Tekst, w którym pojawia się miejsce, w którym ma być pochowany, bo przecież w pierwotnej wersji mógł być rozsypany gdziekolwiek, nie zaznaczał, gdzie ma się ten akt odbyć. Te prochy mogły być wsypane do Wisły po prostu. To nie miałoby znaczenia, gdzie stałyby się cząstką świata. Tutaj pada nazwa jednego miejsca, które jest miejscem szczególnym, które jest jego centrum świata. Gwoźnica Górna. Wieś w powiecie strzyżowskim, w obecnym województwie podkarpackim, w której urodził się Julian Przyboś. I w tym centrum jest jeszcze jedno centrum. Najwyższy szczyt, taki pagórek ponad tą wsią, o nazwie Patria. Jaka to jest dziwna literacka nazwa wzgórza w Gwoźnicy Górnej. Patria. Tak, oczywiście od razu nam się kojarzy z ojczyzną, ze słowem patria łacińskim. Jest to błędna etymologia. Etymologię prawdziwą, lokalną podaje Julian Przyboś w innym miejscu. Zacytuję Państwu to wyjaśnienie. Pisze: jest w mojej wsi jedno wzgórze, jedyne, które ma nazwę, bo najwyższe, Patra albo Patria. Nic wspólnego z łacińską patria. Słownik warszawski zna tę nazwę. Podaje ją jako gwarową, określając miejsce wzniesione dla patrzenia na okolice. Odpatrzeć. Wprowadziłem tę patrę do mojego wiersza z czasów okupacji, w najcięższym okresie życia, kiedy obawiałem się powtórnego uwięzienia. Jest w tym moim wierszu słońce ze wzgórz Gwoźnicy. Przyboś był bardzo przywiązany do tego miejsca, ale też do tej nazwy. Może jako poeta nawet bardziej do nazwy jeszcze niż do miejsca, bo proponował tę nazwę Patria jako tytuł kwartalnika, który ukazywał się pod nazwą Kwartalnik Rzeszowski i poszukiwał dobrego tytułu, a Przyboś był specjalistą od tytułów. Jest autorem kilku wspaniałych tytułów tomów wierszy, Narzędzie ze światła. Najmniej słów. To są szczyty, natomiast mało znany fakt, jest on również autorem tytułu najstarszego miesięcznika literackiego wydawanego w Polsce. Opowiadał o tym, że w redakcji tego miesięcznika zrobiono taki plebiscyt i różni artyści, różni twórcy wymyślali nazwy i potem głosowano na te nazwy. I były takie nazwy jak Most, Wisła, Przełom, Przebój. Julian Przyboś wymyślił nazwę, która wygrała. Była to nazwa Twórczość. Niestety Kwartalnik Rzeszowski nie miał tyle szczęścia, co miesięcznik Twórczość i nie zyskał tej pięknej, oryginalnej nazwy. Redakcja była za, ale nie zgodził się wydawca RSW Prasa Książka Ruch. Ale samo słowo Patra było w fonosferze Juliana Przybosia. Był on niezwykle do niego przywiązany i to było po prostu jego słowo. I dzięki temu było to jego miejsce, było to słowo jakby stworzone wręcz dla niego. Oprócz tego patrzenia, no nie uciekniemy od tych skojarzeń. Jednak z ojczyzną to jest bardzo mocno związane. I Przyboś
wymieniając tę nazwę, pisze w swoim testamencie frazę, która jest autocytatem. Pisze: wzgórze, kolebka mojego wzroku. To metafora z wiersza Słońce ze wzgórz, Gwoźnicy. Wiersza, który powstał w 1943 roku i też jest utworem testamentarnym. Przyboś w tym komentarzu, który przeczytałem, wspominał o nim. Bał się wtedy aresztowania przez gestapo, które byłoby drugim jego aresztowaniem. On wtedy mieszkał właśnie w tym rodzinnym domu w Gwoźnicy, gospodarował, ale czuł się tam człowiekiem mało anonimowym i to było oczywiste, że on nie jest zwykłym gospodarzem, zwykłym rolnikiem. Mógł być bardzo łatwo obiektem zainteresowania gestapo. W aurze tych obaw powstał wiersz Słońce ze wzgórz Gwoźnicy. Wiersz, który nazywa się tak, jak mógłby się nazywać obraz, a nie wiersz, prawda? Jest to klasyczny tytuł pejzażu. A na pewno nie wiersz katastroficzny i na pewno nie wiersz testament. Jest to wiersz i katastroficzny, i jest to też wiersz testament. Realizuje w ten sposób Przyboś tę ideę poezji jako instancji ostatecznej. To jest wiersz aprobujący świat, kochający świat, żegnający się ze światem, na którym warto było być, z uczuciem wdzięczności, z uczuciem pełni. Pełni, bo to byłoby już wszystko, wszystko, co poeta przeżył. Przeczytam Państwu ten wiersz, bo to jest naturalny kontekst dla testamentu. Słońce ze wzgórz Gwoźnicy. Słońce wzeszło ze wzgórz olbrzymiej. Widok spłynął w dolinę. Na wiosennej, znów widocznej ziemi, skazanej na rozstrzelanych, stoję. Jeśli zginę? Niosłem swoją poezję jak żołnierz imię, w blaszance na piersiach przeciw kulom dwóch wojen. W kraju ojca, żytnim dzieciństwie, starczy roli pod słowo ostatnie. Pracowałem głęboko orną mową, siałem miłość, ale czułem zawsze, salwa padnie, padła, spocznę wśród oraczy. Niech kolebka mojego wzroku, szczyt patra, położy mi na oczach swój widok mogiłą. W widnokręgu, który objął mnie w dzieciństwie, ziemia nieść mię będzie w wieczność, koło słońca. Bezpośredni związek z testamentem Przybosia ma to zakończenie wiersza. Niech kolebka mojego wzroku, szczyt patra, położy mi na oczach swój widok mogiłą. To była metafora, a w testamencie Przyboś stara się nadać tej metaforze realność. Chce, aby pochować go w tym miejscu, pochować go na tym wzgórzu patra, który tutaj nazywa szczytem. W widnokręgu, który objął mnie w dzieciństwie. Ziemia nieść mię będzie w wieczność koło słońca. Przepiękna metafora, która jest właśnie taka jak wiele metafor Juliana Przybosia. Kiedy się w nie wmyśleć, to nagle odkrywamy istotę ich działania. Ziemia nieść mnie będzie w wieczność koło słońca. Czyli wiecznie ziemia go będzie unosić i kręcić się razem z nim koło słońca. Tak można byłoby to odczytać, tak można byłoby to zinterpretować. Nie jest to zwyczajne zdanie. To jest też zdanie, nad którym się absolutnie koniecznie trzeba pochylić. Ziemia nieść mię będzie w wieczność koło słońca. Tak kończy się ten testamentarny wiersz z 1943 roku i to jest początek tego naszego testamentu, tego naszego, czyli czytanego przez nas. Na szczycie patra jest się bliżej słońca. I wiersz Słońce ze wzgórz Gwoźnicy zaprogramował, myślę, ten wątek testamentu Juliana Przybosia, bo przecież jeśli już materialny grób istnieje, to pojawia się konieczność i możliwość dodania do niego słów, czyli stworzenia napisu, zaprojektowania napisu na tym grobie. Taki napis, no to będzie ostatni wiersz poety.
To będzie pożegnanie poety. To jest kondensacja sensów, które poeta chce przywołać, żegnając się ze światem. Wobec tego tekstu, który Przybosz w testamencie umieścił jako tekst, który ma pojawić się na jego grobie, zakończenie wiersza Słońce ze wzgórz gwoźnicy jest bardzo literackie. Inskrypcja nagrobna jest oszczędna, jest bardzo ascetyczna. Fraza kończąca, fraza finałowa, ziemia nieść mnie będzie w wieczność koło słońca, jest pełna ruchu, co jest pewnym paradoksem w sytuacji nieruchomości grobu, tak? I jest też dlatego piękna. Natomiast ostatni wiersz Przybosia, ten wiersz nagrobny, jest piękny inaczej. Jeszcze raz go przywołam. Jeśli na patrii proszę połóżcie na grobie taki napis, pisze Przybosz. Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca. Mowo niesłowną jasność ocal. To są właściwie dwa wiersze, przyznają państwo, nieco oddzielne, odległe od siebie, o innym charakterze. Pierwszy testamentalnym, a drugi o charakterze suplikacji, prośby, może modlitwy. Pierwszy wiersz w oczywisty sposób nawiązuje do tego nieudanego, niemożliwego pomysłu, aby zostać skremowanym, aby zostać rozsypanym. Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca. Nie można zamówić u ludzi tego stosu. To jest niemożliwe. W kraju nie ma niestety dotychczas krematorium. Tak zaczyna się ten aneks, który Przybosz dopisuje do swojego trzyzdaniowego testamentu. Ten stos można wymyślić, można zamówić w jakiś inny sposób. Może to być stos imaginacyjny. To jest stos zamówiony u słońca. Zwróćmy zresztą uwagę, jak znakomite jest to zdanie z tą taką inwersyjnością, z pewnym naddatkiem, bo przecież ono brzmi: zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca. I jeśli iść za ideą najmniej słów, to dla siebie nie jest tu konieczne. Zamówiłem na ziemi stos u słońca. Jest to zupełnie inne zdanie, jest to zupełnie inna poezja, o wiele gorsza poezja. Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca, pisze Przybosz. I daje w tym zdaniu trzy absolutnie pierwotne kategorie. Ziemia, słońce i stos. Stos, który oczywiście potwierdza słuszność tej drogi myślenia o tym, że Przybosz, myśląc o przyszłości ciała, pisząc ten pierwszy testament, myślał raczej o tych archaicznych kulturach pochówków ciałopalnych niż o czymś innym. Natomiast w tej triadzie ziemia, słońce, stos jest po stronie człowieka, prochu, przemijania, kruchości, istnienia. Ale też jest po stronie ofiary. Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca. Ofiary, którą składa się słońcu. Ofiary, którą składa się tak, jak składali ludzie pierwotni, po to, aby świat dalej istniał, aby ziemia nadal kręciła się wokół słońca, aby słońce nadal pojawiało się na wschodzie i znikało na zachodzie. Ofiary za istnienie świata, za trwanie świata. To jest oczywiście całkowicie oczyszczone z prometeizmu, tylko poeta rozumie, że jest to ofiara za fakt życia na ziemi. Ale z pewnością tutaj ten element w słowu stos jest też wpisany. Ofiara ta odbywa się u słońca, pod słońcem. Jej egzekutorem jest po prostu czas. Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca. Pamiętajmy to zdanie. To jest zdanie niezwykłe. To jest zdanie piękne, ważne, nasycone emocjami, sensem. Pamiętają państwo, w
pierwszej pełni literatury mówiłem o tym, że będziemy starali się poszukiwać pełni czasem w jakiejś jednej metaforze, czasem w jednym zdaniu. Myślę, że to zdanie łączące Ziemię, Słońce i Stos ma właśnie pełnię literatury. Można to doświadczenie pełni znaleźć. Obok tego zdania Przyboś umieszcza jakby wiersz drugi. Wiersz rozpoczynający się apostrofą. To jest dodatkowo forma podziału tego tekstu, prawda? Bo pierwszy fragment to nasze zdanie, jest wyznaniem, jest zdaniem napisanym w pierwszej osobie. Natomiast tutaj mamy apostrofę, mamy zwrócenie się do mowy. Klamrami tego zdania jest apostrofa mowo i czasownik ocal. Ten tryb przywołujący najstarszy polski wiersz. Zyszczy nam, spuści nam, daj nam. W Bogu Rodzicy mamy takie słowa w tej najstarszej po polsku napisanej modlitwie. Mowo, niesłowną jasność ocal. To nie jest modlitwa o ocalenie poety. To jest modlitwa o ocalenie czegoś, co określa się tutaj mianem niesłownej jasności. Co to za jasność? Jasność, która jest poza słowem. Jasność, która wykracza za słowo. Słowo to jest początek, ale to nie jest istota. To jest coś, co prowadzi do istoty. Owa niesłowna jasność miałaby chyba tą istotę właśnie stanowić. Czyżby można było ją zniszczyć? Może tak. W mowie na pewno są słowa, które mogą przykryć tę jasność, mogą nie przepuścić tego blasku, tej niesłownej jasności. Modlitwa bardzo jak przystało na poetę, nie dotycząca jego osobiście, tylko dotycząca tej sprawy, której służył, sprawy przekazywania czegoś, co ujął tutaj w tej metaforze niesłownej jasności, sprawy dzielenia się tą niesłowną jasnością, może odkrywania tej niesłownej jasności również dla siebie. I tak pierwszy fragment, pierwsze zdanie zaczyna nam się łączyć z tym fragmentem drugim. One tylko pozornie wydają się od siebie odległe, bo przecież mamy tam słońce, a tutaj mamy tą niesłowną jasność. Słońce jest tam, jest nad wszystkim, natomiast ta forma blasku, która jest inna, której służył poeta, to jest właśnie ta niesłowna jasność. To, co musi koniecznie być, aby na ziemi istniał również blask, przekazywany sobie nawzajem przez słowo. Przyboś napisał po tych dwóch zdaniach z 1935 roku jeszcze wiele wierszy, chyba tak można powiedzieć. Natomiast ten wiersz ma ciężar wiersza ostatniego, ma ten ciężar deklaracji ostatecznej wiary w słowo. Jego ocalający wymiar, jeśli mowa jest w stanie ocalić tą niesłowną jasność, to ta niesłowna jasność oświetla tych wszystkich, którzy posługują się tą mową i jest czymś wiecznym w tych chwilowych sprawach, jakimi są wiersze. O tym chyba myślał poeta, pisząc swój testament. Po tych dwóch wersach zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca, mową niesłowną jasność ocal. Stawiając jeszcze dwa słowa Julian Przyboś. Czytany przez nas tekst jest niezwykłym świadectwem jedności życia i poezji, spraw ostatecznych i poezji i pragnienia, aby zbliżyć ten fakt śmierci do prawd ostatecznych i
do czegoś autentycznego, oczyścić go w miarę możliwości z ceremonialności, z form, które wydają się formami sztucznymi. Przy Bosiowi się to udało i nie udało. Ten testament mówi też o klęsce. Po pierwsze, mówi o klęsce projektu, aby jego ciało zostało skremowane i prochy rozrzucone. To jest niemożliwe. Po drugie, mówi o klęsce pragnienia, aby zostać pochowanym na wzgórzu Patra. To niemożliwe. Tam nie ma cmentarza. Zostaje tylko słowo. Na grobie Juliana Przybosia wyryto inskrypcję, umieszczono inskrypcję, którą zadysponował w swoim testamencie. Jego pogrzeb miał zupełnie inny wymiar niż pragnął poeta. Przeczytam Państwu fragment Kalendarium Życia i Twórczości dołączonego do znakomitej książki Wspomnienia o Julianie Przybosiu. 6 października 1970 roku Julian Przyboś umiera nagle w trakcie pełnienia obowiązków przewodniczącego II Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej w Warszawie. 9 października. Komunikat prasowy o pogrzebie poety w rodzinnej wsi Gwoźnicy zgodnie z jego wolą. 10 października. Wystawienie trumny ze zwłokami poety w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. O godzinie 16 na warcie honorowej stają kierownik Wydziału Kultury KCPZPR Wincenty Kraśko, jego zastępca Aleksander Syczewski, minister kultury i sztuki Lucjan Motyka wraz z wiceministrami tego resortu. Następną wartę honorową zaciągają pisarze. 11 października, godzina 11, uroczyste pożegnanie zmarłego przed gmachem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Przemawiają zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej F. Wanat, sekretarz zarządu oddziału ZLP w Rzeszowie J. Pleśniarowicz i inni. Godzina 13. Wystawienie trumny z ciałem poety w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy. Godzina 14. Uroczysty pogrzeb na cmentarzu w Gwoźnicy. Przemawiają minister kultury i sztuki Lucjan Motyka, sekretarz zarządu głównego ZLP Jan Maria Gizges, przedstawicielka młodzieży i inni. Przy dźwiękach hymnu państwowego ciało poety zostaje złożone w grobie. Im bardziej te uroczystości stają się rozbudowane, im więcej towarzyszy zmarłemu dygnitarzy partyjnych, którzy nie mają przecież nic z nim, ani z poezją, ani ze sprawami życia i śmierci wspólnego, no to tym bardziej właśnie widać, przed czym Julian Przyboś uciekał, pisząc w 1965 swój testament i przed czym nie udało mu się uciec. Widać ten rozziew między pragnieniem, wyobraźnią, wolą, a rzeczywistością. I widać, że zostaje tylko słowo. Słowo, które jest wolne, które można umieścić na nagrobku poety. Nagrobku, który będzie taki jak nagrobek wszystkich innych pisarzy. Taka jest historia testamentu Juliana Przybosia, tej walki, którą chciałem Państwu opowiedzieć w 12 odcinku Pełni Literatury. Bardzo Państwu dziękuję, że wysłuchali Państwo go do tego momentu. Żegnam się jak zwykle na 2 tygodnie. Spotkajmy się. Życzę Państwu miłego czasu. Do usłyszenia.